Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek i zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Dzisiaj pierwszą wiadomością jest to, że zawody Enduro Trails, które odbędą się 1 i 2 czerwca, będą jednocześnie eliminacją do Enduro World Series, co jest dość takim prestiżowym wyróżnikiem dla tych zawodów. I także jeżeli ktoś z Polski albo generalnie jakikolwiek zawodnik chciałby sobie pojeździć w cyklu Enduro World Series 2019, to jedną z opcji kwalifikacji będą właśnie zawody Enduro Trails w Polsce. Drugim newsem, o którym trzeba by sobie powiedzieć przed tym weekendem, jest oczywiście zapowiedź Mistrzostw Polski w Przełajach. Jutro i pojutrze w Koziegłowach koło Częstochowy zmierzą się zawodnicy na trasie Mistrzostw Polski. No i w ten weekend poznamy nowych mistrzów Polski. Faworytów jest kilku, tymi najbardziej takimi oczywistymi są Marek Konwa i Magda Sadłecka, no ale jak wyjdzie, to dowiemy się w niedzielę. Trzeci i ostatni news jest ze Szwajcarii, gdzie formuje się nowy team, Tomus RN Racing Team, i w jego skład będą wchodzili Lukas i Matthias Flückigerowie, do tego też Ralf Neff i Alessandra Keller, a także Katrin Strineman. Także jest dosyć mocna ekipa i zobaczymy, co osiągną w przyszłym sezonie. Będą jeździli na rowerach Tomus, tak jak ich nazwa drużyny. Natomiast nie pytajcie mnie za dużo o te rowery, bo to jest chyba jakiś taki mocno lokalny brand. Ale pewnie po tym sezonie będzie trochę bardziej znany. Zobaczymy, jak będzie im szło. Jeszcze mam dla Was jeden taki bonusowy news. Strava podesłała nam swoją informację prasową, gdzie zatrudnili jakichś naukowców, badaczy i doszli do wniosku, że dzisiaj, czyli 12 stycznia, jest dniem, w którym najwięcej osób porzuca swoje sportowe, noworoczne wyzwania. Także pamiętajcie, że jeśli sobie coś zaplanowaliście, to zróbcie dzisiaj ten trening, bo jest duża szansa, że jak tego nie zrobicie, to porzucicie to postanowienie. Także do roboty. Kolejny odcinek już za nami. Mamy za sobą 4 newsy. Na dzisiaj dziękuję za uwagę i widzimy się w poniedziałek, po weekendzie. Do zobaczenia. Cześć.